Za chwilę program Dziś Wieczorem w TVP Info. W naszym studiu już goście w Warszawie. Pan prezes Janusz Korwin-Mikke, Kongres Nowej Prawicy, a w studiu Dobry Wieczór, a w studiu w Łodzi poseł Platformy Stefan Niesiołowski. Dobry wieczór, panie pośle. Spytam na początek o wizytę Obamy, prezydenta Obamy w Warszawie, w Polsce. Czy czegoś panowie się spodziewają? Nie, no, żeby tylko pan Tusk go znowu nie postraszył, że z 1 września dzieci nie pójdą do szkoły, więc trzeba by powiedzieć wojnę Rosji, bo tego się tylko obawiam. Czyli nic z tej wizyty nie wynika, tak? Nie. A pan poseł Stefan Niesiołowski spodziewa się czegoś? Z nadzieją patrzy? Tak, to przede wszystkim wielki zaszczyt dla Polski. To jest przywódca wielkiego mocarstwa. Dzisiaj decyduje o losach świata, więc to prestiżowy charakter. Nie sądzę, żeby jakieś konkretne sprawy w tym czasie polsko-amerykańskie były załatwione, chociaż też nie wiadomo. Natomiast docenienie tego, że 25 lat temu w Polsce odbyły się pierwsze, właśnie w dużym stopniu wolne wybory, że zaczął się upadek komunizmu w Polsce i w Europie, to bardzo ważne. I to wrócimy do tego wątku tej rozmowy za chwilę. Bardzo dziękuję. Dziś wieczorem, ale już na antenie TVP Info za chwilę. Zapraszam, do zobaczenia. Jeszcze raz witam panów. Czytając, panie prezesie, dobry pana wpisy, dobry państwu. Witamy. Czytając, panie prezesie, pana wpisy na blogu czy na internetowych forach, mam wrażenie, że pan stał się coraz bardziej antyamerykański. Ja nie jestem antyamerykański, tylko antyobamowski. Tam podam, on nie jest czarny, on jest czerwony. Jest to człowiek, który zniszczył Amerykę, wprowadzając przymusowy system opieki zdrowotnej. 2 razy mało co już nie zbankrutowała przez to Ameryka. I na sprawę, że do pana Busha też nie mam żadnej ten. Wracając to, co mówi pan Balcerowicz o tych ludziach, to ja się z nim całkowicie zgadzam. A co mówi konkretnie? Bo... mówi bardzo źle, że po prostu Ameryka staje się krajem faszystowskim. No nie ma rady. Wiele ludzi, którzy teraz wracają z Ameryki, mówią, że to jest kraj faszystowski. Już zupełnie. Mówi pan o tej książce ostatniej, ale to jest też tak, że pan zmienił zdanie, bo dla pana Ameryka kiedyś była oazą wolności, ale to było, ostoją normalności. Tak było, póki nie weszła ta seria prezydentów. No to przenieśmy się do Łodzi. Pan poseł Niesiołowski mówił kilka sekund wcześniej, że cieszy się z wizyty prezydenta Obamy. Ja pana spytam, czy to jest dowód, że Ameryka wraca do Europy i trochę przeprosi się z tą częścią kontynentu i zacznie inaczej patrzeć na także i nasze polskie bezpieczeństwo. Znaczy, w tej chwili, w związku z sytuacją na Ukrainie, polityka amerykańska trochę ulega przeorientowaniu. To znaczy, Amerykanie od pewnego momentu oczywiście przenieśli swoje, można powiedzieć, centralne interesy, czy główne zainteresowania w rejon Pacyfiku. Ja rozmawiałem nie tak dawno, ale oczywiście przed kryzysem na Ukrainie z kilkoma politykami amerykańskimi i mówię, no wysyłacie pomoc, pieniądze i tak dalej, interesujecie się Pakistanem, Izraelem, Bliskim Wschodem, a zapominacie o Europie, o Polsce. A on mi na to, a oni, bo to kilku było, odpowiedzieli, a czy chciałby pan, żeby w Polsce było tak jak w Izraelu, w Pakistanie, czy chciałby pan, żeby było tak jak na Bliskim Wschodzie, no u was jest całkowity spokój, Polska się wspaniale rozwija, Europa też i w związku z tym my interesujemy się tymi miejscami, gdzie są zagrożenia. W tej chwili to się troszeczkę zmieniło, znaczy Polska nie jest zagrożona, ale kryzys na Ukrainie, agresja Rosji, taka pełzająca ma miejsce, no i przenosi się trochę siłą rzeczy zainteresowanie Stanów Zjednoczonych do tego rejonu. To mam jeszcze jedno pytanie do pana. Czy spodziewa się pan, że Europa, Ameryka czy świat zachodni będą mówiły wspólnym językiem wobec Kremla? Pan jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony. Myśli pan, że choćby też w kwestii właśnie bezpieczeństwa jest szansa, że będziemy w jakiś czas, no bo chyba nie dziś, mówili jednym zdaniem, jednym słowem? W pewnym stopniu to się cały czas dzieje. No co to znaczy wspólny język? No jeśli chodzi o zasadnicze pryncypia, to znaczy interesy NATO, interesy sojuszników amerykańskich, to ten język jest wspólny czy bardzo podobny. Ukraina nie jest członkiem NATO. Ameryka nie ma obowiązku bronić Krymu wobec agresji rosyjskiej. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywiście kraje Europy Zachodniej, to jest zróżnicowane, to jest bardzo subtelne, tego się nie da w takiej krótkiej audycji precyzyjnie wyjaśnić, ale generalnie nie ma niczego takiego jak dezintegracja Zachodu, czy rozpad NATO, czy jakieś zagrożenie, nic takiego nie ma, sytuacja jest bardzo stabilna i bezpieczna, Stany Zjednoczone są najpotężniejszym mocarstwem, Unia Europejska gwarantuje pokój i dobrobyt w Europie, NATO gwarantuje bezpieczeństwo i tu się nic nie zmieniło, mówię w największym skrócie. Pan, panie prezesie, ostatnio stał się politykiem nawet nie tyle antyamerykańskim, co prorosyjskim. Część mediów tak przynajmniej skomentowała pana wywiad dla agencji informacyjnej RIA Nowosti. Ja przypomnę, że pan mówił, uwielbiam Rosję.
Tak, tak. Ja powiedziałem, uwielbiam Rosję, ale tym bardziej ją uwielbiam, im jest dalej od Polski. Taki jest dokładny cytat. Proszę sprawdzić. To jest... Ale nie mogę ukryć, że o wiele bardziej kocham te kraje, które nie graniczą z Polską, na przykład Chiny. No tak, tak. To jest obcięty mój cytat. Jeszcze raz mówię, to jest mój stary greps. Mówię to za każdym razem, że kocham Rosję, prawda, tym bardziej kocham i dalej jest od Polski. Dobrze, ale zabór Krymu pan tłumaczył. Pan tłumaczył to jeszcze parę miesięcy temu. Mówił, ale do tego dojdzie. Ja 25 lat temu tłumaczyłem, że do tego dojdzie. To musiało do tego dojść. Krym nigdy nie był ukraiński. Na Krymie mówią się po rosyjsku, nie po ukraińsku. I tak samo jak kiedyś Ukraina wykorzystała zamieszanie na Kremlu, prawda, i się ogłosiła niepodległość, tak samo Krym ogłosił niepodległość, wykorzystując zamieszanie w Kijowie, prawda. To jest normalna sprawa. Normalna sprawa i tu nie ma tego. Natomiast od razu mówiłem, że Jego Ekscelencja Władimir Putin powinien był natychmiast podjęciu Kremlu ogłosić, że nie poprze separatystów na wschodzie Ukrainy. Bo oni, jak uciekł Janukowicz, to jest naprawdę, to jest taki tchórz bezczelny, no, uciekł. I dla tych ludzi nadzieją stał się Putin, prawda? I on powinien powiedzieć, że on ich nie poprze. Bo było jasne, że Amerykanie tutaj będą naciskali, będzie się musiał wycofać. To lepiej było się od razu wycofać. Pan podziwia Putina. To jest dobry przywódca, niewątpliwie, ale przywódca Rosji, prawda? Więc ja go podziwiam jako przywódcę Rosji, natomiast jest to mój ewentualny przeciwnik albo sojusznik, nigdy nie wiadomo. Prawda? W tym samym wywiadzie państwa nie mają przyjaźni, państwa mają tylko interes. Powiedział pan, że Ameryka dąży do trzeciej wojny światowej, dlatego tak. Jest destabilizacja sytuacji w Ukrainie. Czyli oczywiście. To nie Rosję, a Amerykę. Nie, zdecydowanie. Stany Zjednoczone są kręgi, oczywiście pomysły militarne, które chciałby sprzedać możliwie dużo rakiet, prawda, samolotów i tak dalej, ale wypełniając te kręgi, jest bardzo wielu ludzi. Nie wiem, czy pan pamięta, jak pan Rostowski wrócił z Brukseli. Pamiętam i oświadczył, że grozi wojna. A czy powiedział, że ludzie są rozmawiał banków... z pewnym bardzo wysoko postawionym przedstawicielem chyba banku, jeśli dobrze pamiętam? Chodzi o coś innego, chodzi o ukrycie bankructwa. W tej chwili tak. Wszystkie kraje Stany Zjednoczone są bankrutami praktycznie. I żeby ukryć to bankructwo, najlepiej zrobić wojnę. Wtedy z wojny się długów nie płaci, prawda? Zwali się na wojnę. I są takie głosy i w USA, i nawet w Unii Europejskiej. A gdyby miał pan szansę spotkać się z Obamą w cztery oczy teraz za chwilę w Warszawie, co by pan mu powiedział? No szczerze mówiąc, z socjalistami to się najlepiej rozmawia przy ulicy Kałasznikowa, także nie bardzo wiem, o czym miałbym z nim rozmawiać. Gdyby pani Obama, nie rób pan, co z tym telefonem służby zdrowia, no nic ja bym. Pan, panie pośle, co by powiedział prezydentowi Obamy? Poprosił może o coś? Podziękował? No i podziękowałbym zawsze za to, że Ameryka się tutaj w sprawie ukraińskiej zachowuje dość odważnie i w tej sprawie Ameryka deklaruje pomoc, potwierdziła po raz kolejny zobowiązania wobec członków NATO, także wobec Polski, wysłanie żołnierzy do Polski, także no i generalnie bym podziękował, jeszcze raz mówię, to jest wielki gest za to, że prezydent największego mocarstwa przyjeżdża do Polski w rocznicę dla nas 4 czerwca, to będzie kiedyś nieuchronnie mimo tych wszystkich wrzasków, mimo tego rynsztoka politycznego, pisowskiego i przyległości, którzy opluwają rok 89, wybory 4 czerwca. Prędzej czy później to będzie święto narodowe i Amerykanie, prezydent Ameryki przyjeżdżając do Polski tutaj działa w tym kierunku i to jest docenienie jednego z najważniejszych wydarzeń, najradośniejszych w historii Polski w XX wieku, obok roku 1918. I za tą wizytę w tym czasie w Polsce, za te docenienie 25 lat niepodległości i wolności i tych ogromnych osiągnięć, jakie Polska zdobyła. My jesteśmy krajem, który może być największym, chyba jednym z największych sukcesów wejścia do Unii, do NATO. Za to bym podziękował prezydentowi Obamie. Nie mam żadnej konkretnej sprawy, którą widzę taką, że dzisiaj Amerykanie by musieli załatwić. To już minęły czasy, kiedy żeśmy żebrali o kredyty, o pożyczki, o pieniądze. Te czasy minęły. Pan, panie prezesie, chyba też nie do końca zgadza się z opinią, znaczy inaczej powiem, jest w gronie chyba tych, którzy podważają 4 czerwca jako to święto, tę datę, którą powinniśmy świętować. Ja w ogóle nie jestem demokratą. Przejście z socjalizmu sowieckiego na... Ruszyliśmy w stronę socjalizmu europejskiego. Proszę sobie przypomnieć, że PZPR szła w prawo. Na pewno Gomułka był na prawo od Bieruta, Gierek na prawo od Gomułki, Rakowski na prawo od Gierka. Za Wilczka Polska była najbardziej liberalnym krajem Europy. I Solidarność w drugą stronę. Do socjalizmu idziemy. Teraz coraz więcej socjalu, coraz więcej zasiłku. No jak to związek zawodowy?
No jak to związek zawodowy, oczywiście jest lewicowy. Także idziemy teraz w lewo. Do roku 82 jesteśmy w prawo, a potem chodzi w lewo. Startować, świętować 4 czerwca? Nie widzę nic szczególnego. Znacznie ważniejszym świętem był październik 5-6 roku. Znacznie ważniejszy. Wtedy ludzie wychodzili skazani na śmierć, wychodzili na wolność. Ludzie płakali na ulicach. Rokossowskiego odesłano ci pasem do Moskwy. To październik 56 nie może być świętem III Rzeczpospolitej, bo to się nie... No ale to jednak, to rzeczywiście to się nawet... PRL powstała w 52 na 56, prawda? Także rzeczywiście niczym się nie kojarzy, to było naprawdę przełom. A 89 rok to minął właściwie. Przeszliśmy socjalizmu moskiewskiego na europejski. Wie pan, jest taka książka księcia Tomasza di Lampedusy, Lampard, i takie piękne zdanie. Bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak było. Panie prezesie, pan też zdaje się, że ostatnio tak zwrócił się w stronę prawie że PZPR-u, bo bardzo dobrze wypowiada się o generale Jaruzelskim. Powiedział bulwersujące wielu słowa, że śmierć księdza Popiełuszki była wypadkiem przy pracy służb bezpieczeństwa. Nie. Właśnie wypadkiem przy pracy ekipy generała Jaruzelskiego, nie służb bezpieczeństwa. To było celowe morderstwo. Proszę nie przykręcać moich słów. Natomiast oczywiście... Może dlatego pan nie będzie świętował tego 4 czerwca, bo stał się pan Nie, tylko powtarzam, to było właśnie, przepraszam, 4 czerwiec, to jest arcydzieło generała Kiszczaka, prawda? Który właśnie robił ten, żeby nic się nie zmieniło, zrobił te duże zmiany. I to, kto kocha generała Kiszczaka, powinien świętować 4 czerwca, bo to jest jego montaż, prawda? Cały okrągły stół to jest montaż generała Kiszczaka. Przy okrągłym stole siedzieli tutaj ci reformatorzy PZPR, a tam siedzieli agenci generała Kiszczaka. Wszyscy? Prawie wszyscy. Znam jednego, który moim zdaniem nie był. A ale kto to był? No, nie będę miał nazwisk. Natomiast powtarzam, siedziała to agentura od pana Wałęsy w dół, prawda? I przecież proszę zrozumieć, ten człowiek miał przekazać władzę opozycji. No do kogo miał zaufanie? Tylko do swoich agentów. No to trzeba zrozumieć. No to przenieśmy się do Łodzi, panie pośle. Słyszał pan te słowa? Że 4 czerwca to jest dzień i święto tych... Te słowa powinien komentować moim zdaniem raczej lekarz. Twierdzenie, że uczestnicy rozmów Okrągłego Stołu po stronie opozycji, bohaterowie w znacznej części opozycji, podziemia, wielu znałem osobiście, byłem z nimi w więzieniach, w obozach internowanych, że to wszyscy poza jednym byli agentami, jest podłym, plugawym kłamstwem. Ja nie widzę powodu, żebym to komentował. To raczej lekarz powinien komentować. Kwestia oczywiście gustu, natomiast to, że co chwila wyłazi, że tam ktoś był agentem, to jest osobie subiektywny fakt. Natomiast no proszę to dobrze zrozumieć. Tu była poza agenturą generała Kiszczaka, była jeszcze agentura Lewicy Europejskiej, czyli panowie Kuroń, Michnik, Modzelewskie, prawda, z całą pewnością. Zostali dokooptowani przez pana Kiszczaka w ostatniej chwili, wbrew jego woli, bo to nie byli jego agenci, prawda, to nie byli tak jego co agenci. Co się mówi o agentura Lewicy Europejskiej? No, istnieje... Nie ma czegoś takiego jak jedna Lewica Europejska? Nie ma jednej Lewicy Europejskiej, istnieje, to miałem na myśli oczywiście paryski Wielki Wschód, prawda, czy Fabianów, Stowarzyszenie Fabianów Wielkiej Brytanii. Czyli takie think tanki. Wielki Wschód to jest przecież potężna organizacja. Oni mają lóż w samym Paryżu, mają coś 35, tam leżą wielkie postacie. Wielkie postacie, to znaczy więcej niż SLD, prawda, czy jakakolwiek partia w Warszawie. To jest potęga i przecież ja rozmawiałem ze świętej pamięci Mirosławem Frakowskim. Ja się pytałem, dlaczego byście oddali władzę tym druniom Solidarności? A on mi mówił wtedy? Tak mi mówił. A on mi powiedział, bo nam Lewica Zachodu obiecała duże pieniądze. Dała rzeczywiście. Dlatego pan tak mówił, bo pan ten system współtworzył jako były poseł kiedyś też w czasach jeszcze przed 89 rokiem. Członek, przepraszam, partii, jaką było Stronnictwo Demokratyczne. Tak? No tak, ale ja wtedy nie byłem posłem. Ja wiem, przeprosiłem, tak, członek partii. To przejdźmy jeszcze do wyborów, które za nami, które tydzień temu okazały się sukcesem dla, chyba tak powiem, i dla pana posła Niesiłowskiego również. Bronisław Komorowski w wywiadzie dla TVP Info powiedział w piątek, że sukces partii Janusza Korwin-Mikkego w wyborach europejskich to bolesna sprawa. Och, niewątpliwie jak wylądują ci, którzy na przykład głosowali za podwyżką, za zwiększenie wieku emerytalnego, jak wylądują w więzieniach, to będzie dla nich jeszcze bardziej bolesne. Najwyższa pora, żeby zaczęła się wrócić jakaś sprawiedliwość i ludzie, którzy ograbili, prawda, w sposób jawny zupełnie emerytów, ale nie tylko, ograbiają wszystkich na co dzień. Nie wolno, bądź jasno, nie wolno zabierać Kowalskiemu, żeby dać Wiśniewskiemu. To robił towarzysz Janosik i towarzysz Janosik został powieszony za Ziobro na Liptowskim i to samo trzeba robić z tymi, którzy dzisiaj zabierają jednym, żeby dać drugim. To jest bandytyzm. Panie pośle, to słowa do Łodzi kieruję. Boi się pan?
takich słów i takiej odpowiedzialności. Jaki ma sens, panie redaktorze, jaki ma sens w ogóle rozmowa, czy my jesteśmy w kabarecie, czy... Jaki ma sens? Czy po co ja przepraszam? Mówimy o zasadach, panie pośle, o zasadach. Po co ja z tym człowiekiem mam dyskutować, no, który grozi kałasznikowym Obamie, czy, który grozi powieszeniem za żebro, no. Ja nie chcę, Boże, ja przepraszam bardzo, no. To nie ma w ogóle żadnego sensu. Jest to po prostu stek jakichś idiotyzmów, które nie zasługują na komentowanie. Czyli rozumiem, dla pana też wybory były zwycięstwo. Tak, obiecuję, żeby dosłownie, że pana za Ziobro nie będziemy wieszali. Ciszej, ciszej, panie. No niech pan pozwoli, niech pan redaktor zada pytania, że pan nie jest. Rozumiem, panie pośle, że dla pana ten wynik partii Janusza Korwin-Mikkego też jest bolesną sprawą. I domyślam się, że też jest raczej... Jest bolesną, bo błazeństwo... Błazeństwo nie jest bolesne. Nie ma to większego znaczenia. 4 posłów, nie takie błazeństwo Europa widziała. No, będzie trochę takich wypowiedzi właśnie... Jak 3 posłów w Sejmie zrobiło lustrację, panie pośle. 3 posłów w Sejmie zrobiło lustrację. Niech pan nas nie przerywa. Niech pan nie przerywa. Nie ma to żadnego znaczenia. Jest, Korwina wyhodował Kaczyński, dlatego że on tak daleko tak zradykalizował język publiczny, debatę. Przede wszystkim sformułował tezę o Tusku mordercy, o zdrajcy, o agentach. O tym, że Unia Europejska, Kaczyński to... A Korwin poszedł jeszcze dalej. No, w tym radykalizmie, który tu mamy okazję obserwować, że Stany Zjednoczone są państwem faszystowskim, że trzeba autorów legalnej procedury sejmowej wieszać za żebro, czy coś w tym rodzaju, no, to jest efekt radykalizmu, który tak jak Stalin wyhodował sobie Mao Tse-tunga, tak Kaczyński wyhodował Korwin-Mikkego, ale obracamy się w pewnym jednak cyrku politycznym. No, nie ma żadnych podstaw, żeby sądzić, że te poglądy, czy to ugrupowanie nabierze jakiegokolwiek znaczenia. No, ile procent pan daje w przyszłych wyborach panu Korwin-Mikkemu? Ile procent pan daje? Że już nie wejdzie do Sejmu. Myślę, że już nie wejdzie do... Najbliższych może jeszcze wejść, bo to będzie za krótki czas. No, to błazeństwo się ujawni po, myślę, 1 kadencja. Będziemy to znosić. No, demokracja znosiła nie takie rzeczy. Znosiła Lepera, znosi Palikota, to już się kończy. Zniesie pana Korwin-Mikke, więc nie ma się co przejmować tym. Myślę, że to jest... Ja to traktuję w kategoriach normalnego, pewnego marginesu, który demokracja musi tolerować i to nie jest zagrożenie, jeszcze raz mówię, robi się z pana Korwin-Mikke jakiegoś wroga publicznego, problem polskiej demokracji. Problemem jest Kaczyński. On sformułował tezę, że rządzi morderca, że Tusk zabił genialnego Lecha Kaczyńskiego wspólnie z Putinem. On rozpala wojnę domową, mamy te ekscesy na pogrzebie generała Jaruzelskiego. Pozwólmy, panie pośle, jeszcze spuentować. Cały język nienawiści, przeniesienie polityki na cmentarz i ta rzeka pomyj, którą codziennie wylewa na Polskę PiS i Kaczyński, to jest problem, a nie Korwin. Ale co to ma wspólnego ze mną? Poseł Niesiłowski ze studia w Łodzi, dziękuję bardzo. Jeszcze słowo pana prezesa. Za rok jaki procent w wyborach do Parlamentu Europejskiego pan dla siebie przewiduje? To znaczy, nie duży. Tylko do Sejmu. Proszę państwa, co tydzień wchodzi w życie nowa kohorta 18-latków, gdzie połowa to są nasi zwolennicy, a wymierają zwolennicy tak nielubianego przez pana posła PiSu, prawda, czy innych lewicowych partii. Także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Spotkamy się w tym studiu, mam nadzieję, za rok i skomentujemy te wyniki. Dziękuję bardzo. Stefan Niesiołowski z Łodzi, Janusz Korwin-Mikke ze studia w Warszawie. To był program Dziś Wieczorem, a przed nami minęła 20 i Karolina Lewicka. Zapraszam.